Panie prezesie, jakie są pana zdania obecnie główne trendy na rynku bankowym w Polsce? Rynek bankowy jest inny niż był rok wcześniej. Przede wszystkim przez fakt połączenia sytuacji banków z sytuacją makroekonomiczną. Po pierwszym bardzo dobrym kwartale widać wyraźnie, że drugi, trzeci kwartał cechuje spowolnienie, a tym samym banki nie mogą już liczyć na taki wzrost przychodów, jak był w latach poprzednich i muszą przyjrzeć się swoim kosztom. Myśmy to zrobili jako pierwsi na rynku w pierwszym i drugim kwartale tego roku. Widać wyraźnie, że inne banki dostrzegają ten problem i starają się o długie depozyty, to depozyty terminowe, i cena tych depozytów wzrasta. Natomiast po drugiej stronie, po stronie aktywnej, widać, że akcja kredytowa, zarówno w odniesieniu do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych, spowalnia. Panie prezesie, czego możemy spodziewać się w przyszłym roku? Czy główną kwestią to będą wprowadzenie regulacji bazylejskiej? Jak one mogą wpłynąć na ceny produktu bankowego? Bazylea trzecia skłania banki do uproszczenia ich działalności. Co to znaczy? To znaczy, że produkty bardziej skomplikowane, strukturyzowane będą wymagały więcej kapitału niż do tej pory. Kapitału bardzo drogiego, a tym samym banki będą zwiększać ceny tych produktów i prawdopodobnie ograniczać ich skalę. To będą produkty oferowane być może przez instytucje niebankowe, niepodlegające regulacji. Cenić się będzie jeszcze bardziej niż do tej pory relacje z klientem. A mianowicie depozyty złożone przez klientów, z którymi bank ma silne relacje, bardzo pozytywnie wpływają na wskaźniki płynnościowe, dwa wskaźniki płynnościowe, które Bazylea III wprowadza, czyli współczynnik bieżącej płynności oraz współczynnik tak zwanych stabilnych, długoterminowych depozytów. Tu widać zmiany na rynku, widać klienci będą mogli oczekiwać poprawy rentowności depozytów składanych w bankach, a z drugiej strony akcja kredytowa, przede wszystkim długoterminowe kredyty, nie będą już mogły liczyć na tak korzystne ceny jak w roku ubiegłym czy nawet w roku bieżącym.